Rekrutacja trwa. Zainteresowanie studiami mimo czasu pandemii jest wciąż bardzo duże. Uczelnia zachęca do studiowania zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Bardzo nas cieszy zainteresowanie naszych kandydatów. Elektroniczną rejestrację kandydatów uruchomiliśmy 1 czerwca. Od tego dnia można zakładać u nas konto. Natomiast po wynikach z matur, czyli w połowie sierpnia, dokładnie od 17 sierpnia ruszy sekretariat komisji rekrutacyjnej. Najlepszą reklamą uczelni są jej studenci. Ci, którzy już studiują, podkreślają, że wstąpienie w progi AWF-u we Wrocławiu było strzałem w dziesiątkę. Byłam kiedyś zawodniczką tenisa i tutaj znalazłam kierunek idealny, przyszłościowy. Jestem obecnie na kierunku sport ze specjalizacją trenerską tenisa. Więc to był dobry wybór. Mamy trochę powtórki z rozrywki z roku 2019-20, jeśli chodzi o ulubione kierunki studiów. W tej chwili największe zainteresowanie wśród kandydatów cieszy się kierunek kosmetologia, czyli mamy powtórzenie z roku ubiegłego oraz fizjoterapia. Pandemia pokrzyżowała plany też dotyczące poznania Akademii od środka. Kandydaci zawsze meldowali się na uczelni, by ją zobaczyć. Teraz takiej możliwości nie było. Dla nas to jest ogromny ból, że nie możemy spotkać się wspólnie, wszyscy razem na naszym kampusie, pięknym kampusie wrocławskiej AWF, ale to nie jest przeszkoda, rekrutacja trwa, wszystkich serdecznie zapraszam na studia. Mam nadzieję, że już w przyszłości, już niedługo, w przyszłym roku akademickim wszyscy spotkamy się tutaj stacjonarnie na uczelni. Jak będzie wyglądało w tym roku przyjęcie na studia albo nie? My na podstawie wyników z matur, które zaciągamy z kremu, przygotujemy listę wstępnie przyjętych i wtedy będziemy czekać na dokumenty naszych kandydatów. Można je będzie do nas dostarczyć osobiście, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Będzie można zapisywać się poprzez system kolejkowy na konkretną godzinę, żeby tutaj do nas przyjść i złożyć te dokumenty, ale zachęcamy również do przesyłania tych dokumentów pocztą lub z wykorzystaniem poczty kurierskiej. Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej uczelni.